przedstawiciele InPost i Arpiso. Panowie, za nami emocjonujące spotkanie, w którym górą okazał się ponownie InPost, wygrywając 3-2. Tak, bardzo wyrównany mecz. Naprawdę przeciwnik postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Prowadziliśmy 3-0, ale druga połowa należała pod dyktando Arpiso. Jakby ten mecz trwał jeszcze, myślę, że 3-4 minuty, byśmy tego meczu nie wygrali. O, ja myślę, że dwie początkowe bardzo szczęśliwe bramki dla przeciwników po jednym naszym błędzie ustawiły wynik spotkania. Przeciwnicy grali bardzo wtedy spokojnie. No, my atakowaliśmy, no i później nadzialiśmy się na trzecią kontrę, gdzie 3-0, no nie wierzyliśmy za bardzo, udało się tylko na 3-2. Szkoda, że jeszcze troszeczkę dłużej spotkanie nie potrwało. W poprzednim spotkaniu z Czarnymi przegraliście 9-3. Wzięliście lekcje i trochę lepiej zagraliście w tym spotkaniu. No, pamiętam, pierwszy mecz to kontuzje, choroby, więc graliśmy bardzo w osłabionym składzie, gdzie przeciwnicy robili z nami co chcieli. No, teraz się udało, tylko jednego zawodnika z podstawowego składu nie było, reszta dopisała i rezultaty od razu widać. Tutaj pan zdobył pierwszą bramkę niezwykłej urody. Udało się jakoś strzelić? Tak, udało się. Bardzo dobra centra kolegi. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem na bramkę, tylko na piłkę, żeby ją skierować i za siebie. No, udało się po prostu trafić. No. Chyba pierwsza bramka z głowy, z tego co pamiętam. W przyszłej kolejce Arpiso gra z BWI, a InPost ze State. Trudne spotkania. Panowie, jakie nastroje? Tak, trudne spotkanie. Ze State Street nas czeka. Teraz mamy dwa ciężkie spotkania. I Car, State Street. Będziemy później z Morelenet jeszcze. Tak, będziemy walczyć o pełną pulę. Nie patrzymy na innych, patrzymy tylko na siebie, żeby w każdym meczu zdobywać komplet punktów. Zobaczymy, jak to będzie. Myślałem, że jesteście już w pierwszej lidze? Nie, nie jesteśmy w pierwszej lidze. Gdyby został jeden pojedynek, bylibyśmy w pierwszej lidze, ale mamy tylko 4 punkty przewagi. Matematycznie można zdobyć 9 punktów. Musimy zdobyć minimum 6, żeby się cieszyć z awansu. Znaczy, myślę, że pierwsza runda ustawiła nasze szanse na wysoką lokatę, gdzie znaleźliśmy się właśnie w dole tabeli, więc teraz tą drugą rundę i mecze z innymi przeciwnikami traktujemy bardziej, żeby się zgrywać już na następny sezon.